na płace pracowników trafią na rynek i będą pobudzały ten rynek. To jest druga funkcja wyższych płac. Polska nie może być państwem, w którym głównym towarem eksportowym jest tania siła robocza. W eksporcie wewnętrznym i w eksporcie zewnętrznym, gdzie przyjeżdżają do Polski inwestorzy tylko dlatego, że w Polsce można pracownikowi mało zapłacić. Te pieniądze są. Niemcy bardzo wyraźnie podnieśli swoją płacę minimalną i wcale nie boją się zwiększenia bezrobocia, wcale nie boją się tego, że ich system się zachwieje. I nie ma tutaj żadnego argumentu w tym, że Niemcy są bogatsze. Żądamy podniesienia płacy minimalnej do poziomu 60% średniej płacy. I to jest możliwe, niezbędne. Jeżeli dalej taki stan będzie, to w następnych latach nie będzie nas tutaj kilkadziesiąt osób. Będzie tutaj nas kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy i więcej. Konflikt społeczny narasta. Nie można traktować społeczeństwa przedmiotowo. Państwo musi prowadzić politykę z myślą o obywatelu, z myślą o społeczeństwie. Żądajmy Polski fair. Dziękuję bardzo.